Kochani, mam dla was taką bardzo oczywistą sprawę, bo ja wszystkie sprawy, które poruszam, są bardzo oczywiste. Chcę wam powiedzieć, drodzy ukochani, że związek to jest koktajl nie tylko emocji i pragnień łączących dwoje ludzi w związek, ale związek jest również świadomym działaniem dwojga ludzi. Tego świadomego działania jest mniej więcej tak, no mniej niż 10%. Już to wiemy, naukowcy to już sprawdzili, że tych naszych logicznych przemyśleń jest mniej niż 10%. I z tych logicznych przemyśleń, z tych 10%, tylko niewielka część rzeczywiście jest wprowadzana w czyn, gdyż jeżeli nasza logika nam podpowiada coś innego niż nam podpowiadają nasze te hormony, to te hormony wytłumaczą logice, że logika ma się zmienić. I dlatego, kochani, chcę was poinformować, że mniej więcej w 1-2% mamy wpływ na nasz związek. To znaczy, że możesz z tym związkiem kierować. Natomiast jeżeli ci się wydaje, że ty tym związkiem kierujesz, to jesteś w błędzie. Ty możesz tym związkiem kierować mniej więcej w 2% podejmowanych przez związek decyzji. I kierować logicznie, gdyż kierujesz w sposób inny, niekoniecznie logiczny, co nie znaczy, że to jest zły sposób. Czasami bardzo dobry to jest sposób zarówno dla natury, dla gatunku lub dla twojej partnerki. Zapamiętaj, dlatego że jeżeli chcesz kierować logiką, to najważniejsze, żebyś wiedział, że to nie jest całkowicie możliwe.